Witam wszystkich państwa na naszej prezentacji odnośnie strefy VR. Od razu będę chciał gorąco państwa zaprosić, żebyście jednak może dzięki tej prezentacji przełamali się i zawitali do nas. Znajdujemy się, jeśli państwo tylko wyjdą ze strefy tutaj prezentacyjnej po skosie, po lewej stronie znajduje się nasza strefa VR. Gorąco do niej zapraszamy. To co państwo widzą za mną? To jest nagranie pochodzące ze strefy VR, z naszych gogli. Możecie zobaczyć Państwo w tym, na tym nagraniu, że naprawdę nie ma się czego obawiać i fajnie jest takie coś przeżyć, jest to ciekawe przeżycie. Same gogle również po prostu wystarczy zagłożyć na głowę razem z naszą asystą i za pomocą kontrolerów będziecie mogli się Państwo wtedy poruszać. I zobaczyć nie tylko scenę, ale również do ręki wziąć przedmioty, na przykład młotki, elementy robotów, poprzyglądać się im, porzucać nimi, pobawić się w ogóle w bardzo ciekawy sposób i zobaczyć, jak bardzo nasze rozwiązanie pod kątem wirtualnej rzeczywistości może być pomocne na przykład w celach szkoleniowych, bądź w celach właśnie wizualizacyjnych, prezentacyjnych, czy nawet pomocne w projektowaniu. Kolejnych elementów w naszej hali produkcyjnej bądź procesów na niej, które się występują. Ale do rzeczy, co jest takiego ciekawego i przełomowego w naszym rozwiązaniu? Otóż podstawową rzeczą, która sprawia, że nasze rozwiązanie jest w wirtualnej rzeczywistości jest ważnym elementem, jest fakt, że w momencie, w którym przygotują Państwo swoją scenę w bliżeku cyfrowym na komputerze, klikniecie Państwo przycisk Zapisz, w tym momencie od razu ta scena jest przygotowana do tego, żeby zobaczyć ją również w oglach VR. W ten sposób możemy w prosty i bardzo łatwy sposób prototypować swoje rozwiązanie. Tak, W momencie, w którym tylko zakończamy proces budowania, automatycznie przechodzimy do ździeka e, cyfrowego w wersji wirtualnej rzeczywistości i możemy w nim się rozejrzeć, przejść się po naszej hali, zobaczyć procesy, zobaczyć animacje. Jest to istotna część właśnie dla e, wielu różnych e, branż i aspektów. I bardzo do tego właśnie zachęcamy, żeby też zobaczyć to na własne oczy. Ponadto e, nasza scena tutaj, którą możecie państwo zobaczyć, e, pozwala na to, żebyśmy poczuli to, co zaprojektowaliśmy w rzucie jakby z góry czy od boku, z perspektywy pierwszoosobowej. Jest to dosyć istotne, tak, wtedy możemy zobaczyć realne przestrzenie, które znajdują się pomiędzy operatorami, pomiędzy stanowiskami. Oraz możemy również spróbować niejako przejść przez ten proces razem z takim operatorem wirtualnym. Dzięki temu możemy zobaczyć, lepiej poznać charakterystykę tego procesu. A co za tym idzie, możemy również potem lepiej go dostosować do naszych potrzeb. Jeśli chodzi o takie podstawowe jeszcze rzeczy związane z naszym rozwiązaniem, to będzie to fakt, że takie google posiadają brak właśnie kabli, są same w sobie po prostu rozwiązaniem, do którego wystarczy zbudować scenę na komputerze, przynieść gogle i w dowolnym miejscu na świecie możemy z nich skorzystać, jeśli są po prostu podłączone do internetu. Mało tego, możemy takie gogle zestreamować na dowolny ekran, co pozwala przygotowywać pełnego rodzaju szkolenia bądź prezentacje związane z goglami wirtualnej rzeczywistości. Tak? Możemy jedną osobę na przykład poprosić o założenie takiej gogli, a następnie obok niej sta, sta, stojąc, tak jak my robimy to na naszym e, stoisku, możemy na przykład tłumaczyć jej pewne procesy, pokazywać, prosić o wykonanie pewnych, e, pewnych działań, a następnie wytłumaczyć, dlaczego na przykład takie działanie jest poprawne, albo żeby ta osoba mogła zobaczyć, jak takie działanie powinno wyglądać na podstawie naszych zanimowanych operatorów, a następnie sprowadzić i odtworzyć. E, generalnie e, Kolejną taką jeszcze rzeczą, którą może warto wspomnieć w przypadku takiego zaproszenia do naszej strefy VR są czasami pytania odnośnie tego, czy ten VR powoduje właśnie jakieś, nie wiem, problemy z koordynacją, czy może jest w jakiś sposób niekomfortowy. Otóż e, generalnie zachęcamy do spróbowania. Większość osób absolutnie nie ma z tym problemu. Do tego nasze środowisko oferuje specjalne możliwości e, za, za jakby e, zawężania e, pola widzenia które sprawiają, że osoby nawet które mają z reguły problemy z jakimś właśnie koordynacją ruchową w tych goglach poruszają się w sposób wygodny. Ponadto oczywiście zawsze możemy skorzystać z pomocy osoby, która na takim stanowisku się znajduje, tak? I w dowolnej chwili możecie państwo z tych gogli również wyjść, jeśli okażą się problematyczne. Także Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej strefy VR. Jak już mówiłem na początku, znajdujemy się tutaj po lewej stronie, po skosie po wyjściu z strefy z naszą sceną. No i tam już w tej chwili czekają na państwa moi koledzy. Za chwilę ja do nich też dołączę. Także proszę jeszcze raz, nie bójcie się, zapraszamy i dziękuję bardzo za uwagę.